Dzień dobry, ja jestem Kosmo, a dwa dni temu zostało ogłoszone The Sims 5. Tak, mówiłem już o tym w moim poprzednim filmie na temat streama Behind the Sims, gdzie na jego końcu zostało ogłoszone The Sims 5, ale myślicie, że to są wszystkie newsy? Nie. EA na swojej stronie TheSims.com wydało tak zwane najczęściej zadawane pytania i również znaleźć tam pytania właśnie na temat projektu Renei, czyli roboczej nazwy The Sims 5. Wiem, że dużo z was oburzyło się, że to tak naprawdę nie jest The Sims 5, tylko jest to projekt Renei, ale pamiętajcie, że Sims 4 nazywało się Project Olympus i po prostu podczas tworzenia gry nie używa się nazwy tej gry. No bo wiecie, jak nie jest ona jeszcze oficjalnie ogłoszona, to... W mailach i tak dalej, no nie można, jakby gdyby to wyciekło, byłby po prostu jakiś problem. Więc do wydania tak naprawdę gry ta gra będzie nazywana Projektem Renee po prostu. Ale zostało zapowiedziane to jako nowa generacja gry The Sims, więc będzie się nazywało według mnie The Sims po prostu albo The Sims 5. Zobaczymy. No dobrze, ale zatem przejdźmy do tych juicy odpowiedzi na temat The Sims 5, czyli najnowszej serii The Sims, i dowiadujemy się tutaj naprawdę wielu rzeczy. Pierwsze pytanie brzmi tak: jaka jest nowa gra, nad w którą pracuje zespół The Sims. Zespół rozpoczął pracę nad następną generacją serii The Sims, obecnie znaną jako Project Renej, Robocza nazwa. Fani Simsów mogą spodziewać się wielkich innowacji w tym, jak mogą dostosowywać i tworzyć swoje światy. I tutaj się zatrzymajmy, bo tutaj mamy Customize and create their worlds. Czyli, słuchajcie, Wychodzi na to z tych słów, ja to przynajmniej tak rozumiem, że możemy po prostu zmieniać te światy, może je w ogóle tworzyć, więc być może będziemy mogli tworzyć swoje mapy, tak jak było to w Simsach 3, bo ja w ogóle po tym, co już zobaczyliśmy, widzę bardzo duże nawiązanie do Simsów 3 w piątce więc wydaje mi się, że coś tutaj się może zaleźć, jestem ciekawy, co wy na ten temat sądzicie. No ale dobrze, czytajmy dalej. Fani mogą się spodziewać również wielkich innowacji w tym, jak będą się zachowywać i myśleć Simowie, oraz jak gracze mogą dzielić się ulubionymi sposobami nagranie ze znajomymi na ich ulubionych urządzeniach. I tutaj też mamy kolejne nawiązanie do tego, że będziemy mogli grać na kilku urządzeniach jednocześnie, nie tylko na komputerze, co mi się też bardzo podoba, ponieważ nie wiem, czy widzieliście, teraz pokażę wam screen właśnie z tej zapowiedzi, tam był pokazany telefon i jakby z tego telefonu można było stawiać coś na komputerze. I to było jakby robione symultanicznie można powiedzieć, no nie? Więc bo chodzi na to, że tak naprawdę od teraz Simsy będziemy mogli w każdym nowym miejscu mieć. Wyobraźcie sobie, że macie przerwę 15-minutową w szkole i nudzi wam się albo w pracy, albo nie wiem idziecie sobie do łazienki i gracie w Simsy i nie chcecie przestawiać i po prostu odpalacie je sobie szybko na telefonie i urządzacie swoją sypialnię w tym czasie. Też to jest mastermind, jakby to jest innowacja i tutaj nie przesadzam na to mówiąc. Kolejne pytanie brzmi dlaczego nazwa to Project Reney. Wybraliśmy nazwę Project Renee, ponieważ przypomina ona słowa takie jak renesans i odrodzenie i reprezentuje nasze odnowione zaangażowanie w serię The Sims. To właśnie robimy, otwierając nową przyszłość dla The Sims z nowymi wrażeniami z gry i nie tylko. No to jest taka ogólna odpowiedź po prostu, hmm, dlaczego taka nazwa została zrobiona, ale tutaj jest mowa cały czas o tym, że to jest nazwa robocza i ta nazwa się zmieni, prawda? I kolejne pytanie: czy projekt Renay będzie zawierać w momencie premiery rzeczy, których gracze oczekują? I odpowiedź brzmi dosyć tajemniczo. Nie możemy jeszcze mówić zbyt wiele o tym, czego można się spodziewać podczas premiery projektu Renay. Ale oczywiście zwrócamy uwagę na opinie graczy na wczesnych etapach rozwoju naszego projektu. Staramy się wychodzić poza granice przejrzystości i stwarzać graczom możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat tego, co stworzymy w ciągu najbliższych kilku lat. I to jest bardzo fajnie pokazane, to jest, wydaje mi się, że tutaj mamy troszeczkę wpływ w Paralives, na no to wczesne ogłoszenie Simsów 5 i pokazanie, że oni coś robią, po prostu dlatego, żeby jednak, słuchajcie, utrzeć, wydaje mi się, trochę nosa e, twórcom Paralives i pokazać, hej, to my jesteśmy tą wielką, e, wielką, tak naprawdę mega, ogromną międzynarodową korporacją, która ma pieniądze na to, żeby stworzyć to, ale też muszą trzymać ten swój moment, jakby, no nie, nie mogą oddać tego wszystkiego po prostu Paralives i jakby, wiecie, ludzie się zachwycają Paralives, a nagle tutaj, jakby, EA wygląda, jakby cały czas się działo przy Sims 4. Oni pokazują, Teraz chcą wyjść do nas do przodu, jakby pokazać, że oni nas też słuchają, żeby nie stracić tego swojego momentu dla jest Według mnie to jest jakby totalnie to. Nie no pamiętajcie, to jest kapitalizm, który jest okrutny i tak to działa po prostu. Oni będą walczyć o swojego klienta, ale to może to pokazuje nam właśnie to, że jej się zaczyna starać, bo troszeczkę ich jakby piecze tyłek, w związku z tym, że Paralives jakby wiecie, ich trochę goni, no nie? Także myślę, że to jest mega spoko. No i słuchajcie, teraz pytanie najważniejsze. Czy Project Renee będzie rozgrywką multiplayer czy single singleplayer? Ale najpierw zobaczmy coś, czego ja nie zauważyłem podczas trailera pokazanego w Behind The Sims. No i witam was właśnie z naszą Lindsay, czyli główną producentką The Sims, która będzie nam pokazywać właśnie, co się wydarzyło. I ja proszę do dosłownie dokładnego momentu, Chodzi. Przyglądajcie się lewemu górnemu rogowi teraz. Jak widzicie, mamy tam dwie osóbki i podpis obok dwa. Jakby dwóch graczy grało w Simsy. Co nie? Teraz mamy, jak widzicie, zero po lewej stronie, czyli gramy na singlu i tylko ja gram, właśnie, w tą grę. I poczekajcie na kolejną scenę, bo ta jest najciekawsza. Zobaczcie tutaj, mamy napisane u góry, że mamy trzy osoby w grze i mamy tutaj tak, jakby pola, można powiedzieć. Które się przemieszczają, i to jest Atom, Atom Star, coś takiego, i tutaj mamy Pranches 00, i to są różni gracze, którzy symultanicznie robią rzeczy. Tutaj, jak widzicie, Pranches robi coś, a my robimy zupełnie coś innego, bo my najprawdopodobniej jesteśmy tym trzecim graczem, którego Nika tutaj nie ma. Więc już na trailerze zostało potwierdzone, słuchajcie, to, że Simsy 4 będą grom, multiplayer, widzicie, my to stawiamy, tutaj jest Atom Star, i tutaj mamy Pranches 00, i oni w tym momencie dosłownie urządzają nasz dom razem z nami, to jest. Mega fajne, jakby ja czekam na to całe swoje życie. I tutaj też to widzimy: tutaj mamy jakiś nick i tutaj mamy nick kolejnej osoby Lama i to jest jakieś an coś. W każdym razie to są dwie różne osoby. Zatem w najczęściej zadawanych pytaniach na pytanie, czy projekt Rennej będzie rozgrywką single player czy multiplayer mamy taką odpowiedź. Gracze będą mogli grać w trybie dla jednego gracza lub współpracować ze swoimi znajomymi w trybie wieloosobowym online na obsługiwanych urządzeniach. Czyli... 100%, słuchajcie, potwierdzenie tego, że do Simsów 5 dochodzi multiplayer. I mega się cieszę, bo już widzimy różne spekulacje, że na przykład Simsy 5 mm, to będzie, w sensie Project I to będzie jakiś taki symulator budowania, a Simsy 5 będą oddzielną grą, która będzie online i będzie mega ograniczona. A tu nie. Zong okazuje się, że Simsy 5 będą po prostu potwierdzoną grą multiplayer, i jak widzicie, wszystko to będzie działo dosłownie w tym samym czasie. To będzie jedna gra, która będzie dobrze rozbudowana, i multiplayer nie będzie mocno tego ograniczony. Liczało, na co ja oczywiście bardzo, bardzo liczę i powiem wam zupełnie, że jestem mega zachwycony tymi, tymi informacjami. Następne pytanie to kiedy ukaże się Project Rene? I tutaj mamy odpowiedź, która troszeczkę, że tak powiem, ostudza naszą, nasz entuzjazm. gry jest obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju i w nadchodzących latach będziemy mieli wam więcej do przekazania, więc zero potwierdzonej daty. Możemy sobie spekulować. Ja myślę, że to minimum 2 lata, ale bardziej skłaniam się 3,5-4. Ale to dobrze, bo słuchajcie, czym więcej oni będą. Czasu spędzać nad tą grą, tym ta gra po prostu będzie lepsza. Ja tak uważam. Kolejne pytanie. Jak często będziemy słyszeć o projekcie Renée? I odpowiedź brzmi tak. Najlepszym sposobem na upewnienie się, że jesteś na bieżąco z wszelkimi wiadomościami o projekcie Renei, a także o The Sims 4 i naszych grach mobilnych jest obserwacja Kosma na YouTubie. <laughs> nie tak nie jest napisane, ale tak serio, to, to prawda, bo ja wam wszystko powiem. A napisane jest tam, że jest to rejestracja na desims.com i śledzenie naszych kanałów społecznościowych, aby otrzymać aktualizacje od zespołu The Sims. Ale pamiętajcie, że to ja Ja wam to wszystko przekażę. Tutaj najłatwiej jest przyjść na ten kanał. Także stawcie suba, zostawcie łapkę w górę, jeżeli jakby chcecie widzieć tego więcej. I ostatnie bardzo ważne pytanie. Na temat tego, co Was wydaje mi się też męczyło dosyć mocno, i jakby Wy też wydaje mi się tym się martwiliście, czy to, że projekt Rene nadchodzi, oznacza, że nie będzie więcej zawartości do The Sims 4? I odpowiedź brzmi tak: Decims 4 nie zniknie w najbliższym czasie. Zespół od 8 lat pracuje nad rozwojem gry i jest tak samo zaangażowany w opracowywanie nowych i znaczących doświadczeń dla graczy, i będzie nadal je opracowywał i wypuszczał pakiety do Decims 4, zestawy ekspresowe, dostawy, aktualizacje i tak dalej, i tak dalej w najbliższej przyszłości. Także tak to wygląda, kochani. Ewidentnie The Sims 5 zapowiada, się bardzo, bardzo dobrze, bo tak naprawdę na ten moment to, z... no według mnie, pamiętajcie, że jakby to jest bardzo wczesny look, ta gra może wyglądać zupełnie inaczej. Zobacz, zresztą na poprzednim filmie widzieliście, jak wyglądały Simsy 4 w trakcie ich tworzenia, więc na pewno będzie wyglądało to lepiej. A już mamy potwierdzone, że będzie tam multiplayer, już mamy potwierdzone, że będzie to na. Unreal Engine, czyli zupełnie innym silniku niż Simsy do tej pory, i jakby na silniku, który daje naprawdę o wiele więcej możliwości niż poprzednie silniki, właśnie gier The Sims. Zatem, ja jestem podekscytowany i mega się cieszę, że w końcu to zostało ogłoszone. I tak naprawdę czekam tylko i wyłącznie na więcej informacji, więc jeżeli będzie ich więcej, to ja oczywiście będę Was informował. Do The Sims 4 też dochodzi dużo rzeczy i zajmę się tym w najbliższych filmach, które pojawią się na tym kanale, ale powiem Wam, że. Uczelnia i to te Simsy 5, to wszystko to się tak nałożyło u mnie, że po prostu nie mam czasu tego kiedy ogarnąć. Także cieszę się, że udało mi się nagrać dla was ten film. Trzymajcie kciuki za nie, bo nadchodzi weekend, więc będę miał czas, żeby usiąść do komputera. Jas! I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach, moi kochani, dziękuję wam wszystkim, bardzo oglądanie, widzimy się w następnych. Zostawcie suba, jeżeli wam się podobało łapkę w górę. I cóż, napiszcie, czy czekacie na Simsy 5. Ja zrobię jeszcze odcinek o tym. Ja zrobię jeszcze kilka odcinków o tym, bo mam całkiem ciekawe pomysły. Zatem dziękuję wam wszystkim bardzo oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia 一个一，啪。